I mamy tablicę i mamy tutaj przyrządy, no, jest taka mała sala do jakiejś nauki, nawet tam kaczki na obrazie, widzę piękny obraz taki. A tutaj witam Pomorskacze, Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. No, tym razem będziemy rozmawiać o oświacie, bo to jest no, palący problem. W tej chwili wchodzi, no wszedł program 500+, ale tu wchodzi teraz program zerówki, już przychodzą dowolnie, już można sobie wybierać, a rodzice decydują. Natomiast no, wchodzi już ta szkoła siedmioletnia, kiedyś była ośmioklasowa, teraz siedmioklasowa. I reforma jest w toku, od nowego roku już to się zacznie. A pan, panie profesorze, może pan się przedstawi? Tak, Bronisław Wrocławski, emerytowany profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a przedtem przez wiele lat pracowałem w Uniwersytecie Gdańskim, jestem też absolwentem wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem studium doktoranckie już w Uniwersytecie Gdańskim, kończyłem doktorat, broniłem habilitację, zrobiłem tu, czyli te progi naukowe. Dawno to było? Ostrogi, no trochę minęło już lat. Nie jestem takim bardzo młodym człowiekiem, ale czuję jeszcze w sobie dużo młodości, dlatego jeżdżę po całej Polsce, staramy się być za granicą, jeśli nas potrzebują, i propaguję to, co wypracowaliśmy tu w czasie wielu lat badań, dociekań, rozmów i dyskusji. Wypracowaliśmy w zakresie logopedii, stworzyłem właściwie gdańską logopedię, to była trzecia logopedia w Polsce, po Lublinie, w Warszawie, był Gdańsk, to był rok 80. A potem bardzo już zacząłem się interesować, też interesowałem wcześniej, tylko działać w stronę, by wypracować jak najlepsze rozwiązania związane z edukacją językową i matematyczną dzieci. To jest dziedzina niestety bardzo zaniedbana, ponieważ tymi, którzy się, te osoby, które się zajmują tą dziedziną, nie mają tego przygotowania, które jest podstawą, by dobrze można było wypracować sprawy związane z czytaniem, z pisaniem i z liczeniem, bo my również liczenie tutaj włączamy. To są lingwistyczne podstawy tej glottodydaktyki, jak ja ją nazywam, czyli edukacji językowej, a również matematyczną. Matematyka jest też swoistym językiem. Także mamy tu sytuację szczególną, ponieważ podstawy, fundamenty nie są w sposób właściwy budowane. Budują osoby, które nie mają wykształcenia lingwistycznego. I od lat propaguje właśnie taki związek, prawda, związek językoznawstwa z pedagogicznymi, oczywiście specjalnościami, tam gdzie z psychologicznymi, logopedycznymi specjalnościami, tam gdzie zajmują się dzieckiem, tam gdzie dobrze zajmują się dzieckiem, jesteśmy również my i chcielibyśmy, żeby oni byli razem z nami. I muszę powiedzieć, że udało nam się wiele osiągnąć, dlatego że nasze rozwiązania są w całym kraju, w całej Polsce, a w Warszawie przede wszystkim. Prawie że wszystkie przedszkola warszawskie opierają swoje działania edukacyjne w tej materii właśnie język, matematyka, nawet i też nauka języka obcego, ponieważ ja w Akademii Pedagogiki Specjalnej przez pewien czas prowadziłem specjalność taką, gdzie kształciliśmy nauczycieli, którzy są przygotowani do nauczania języka ojczystego i języka obcego. Dzisiaj te dwa języki są potrzebne na co dzień, bardzo, jak chleb powszedni, jak masełko prawne. A propos, panie profesorze, bo ja właśnie tutaj chciałem na ten temat, no ja też kiedyś onegdaj miałem styczność, bo byłem asystentem profesora na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym, no to są nauki bardziej ścisłe, a Katedra Aparatury i Marzarstwa Chemicznego Politechniki Gdańskiej, ale powiem tak, dzisiaj mamy, nadmieniłem wcześniej, ten wymiar zmian w oświacie, bo mówmy o oświacie, nie o szkolnictwie wyższym. Jak pan ocenia na dzisiaj oświatę i sposób jej zarządzania? Może pan jako fachowiec, specjalista, który ciągle ma do czynienia z tą materią, to może pan powie, co pan widzi, co można zmienić, bo zawsze można coś zmienić, ale czy te zmiany, które teraz nam szykują, czy są dobre,
jak to mówią, dobra zmiana, nie? Ale no, każda zmiana ma swoje walory, zalety i też i wady. Więc może powiedzmy, czego brakuje w tych zmianach, żeby ona była kompleksowa i właściwa, żeby no, ta oświata stanęła z głowy na nogi w Polsce. Bez dobrego nauczyciela, dobrze przygotowanego, nauczyciela, który będzie chciał mieć dobre wyniki nauczania, nigdy się nie zmieni efekt naszych zmian, powiedzmy, czy naszych reform w oświacie. One są w wielu wypadkach pozornymi. Kiedy poprzednia ekipa reformowała, to pokazywała, że sedesy są za wysokie czy za niskie, prawda, trzeba tam to pozmieniać, trzeba ławki pomalować. A o nauczycielach stwierdzone jedno. Nauczyciele są przygotowani do tego, żeby uczyć dzieci sześcioletnie. Pytałem się, kto nauczycieli zbada od tej strony, kto wie, że oni są dobrze przygotowani. Ja mogę jedno powiedzieć. Niestety największe zaniedbanie w kształceniu nauczycieli jest w zakresie nauczania początkowego. Tam, gdzie buduje się fundamenty edukacji. Bo przecież ten nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego. To są zręby. To są fundamenty. No tak. Czy do budowania fundamentów bierzemy byle kogo z ulicy? A u nas dzisiaj tak w zasadzie już jest. Ktoś, kto przyszedł na pedagogikę, musi tę pedagogikę skończyć, a na tej pedagogice osiąga właśnie dyplomy, które upoważniają do tego, żeby być nauczycielem, w tym nauczycielem tej edukacji początkowej, tej fundamentalnej edukacji. Jeśli nie zmienimy kształcenia nauczycieli, ja proponuję, żeby zamiast tych bolońskich rozwiązań, które zniszczyły moją specjalność, którą miałem na pedagogice specjalnej w Warszawie. No nie można w ciągu 3 lat przygotować nauczyciela, który będzie dobrze uczył małe dzieci, a im mniejsze dziecko, tym więcej nauczyciel musi wiedzieć. To nie jest tak, jak niektórzy myślą. Licencjat mamy po 3 latach. No dopiero to jest licencjat, prawda? To ledwie możesz rozkręcić tego młodego człowieka. A potem jak przychodzą na te 2-letnie magisterskie, to przychodzą po różnych specjalnościach. Również po resocjalizacji może przyjść, może studiować. Co można w ciągu 2 lat z kolei zrobić? Jak można wykształcić nauczyciela, prawda? Ten nauczyciel musi być tak kształcony jak lekarz. A więc co najmniej 6-letni czas kształcenia i to z roczną praktyką. Może po 3 latach. Kompleksowo, w całości. Ale praktyką prawdziwą. Nie, że gdzieś się tam ulokował w jakiejś szkółce, prawda, i podpisują dzienniczek praktyk. Solidna praktyka, która doprowadzi do tego, że będzie mogła komisja orzec, czy się nadaje do zawodu nauczycielskiego. Jeśli nauczyciele nauczania początkowego będą inaczej kształceni, będą dobrze kształceni, a dalej nauczyciel musi być zainteresowany dobrymi efektami kształcenia. Dzisiaj raczej nie. Dlatego, że efekty finansowe są wtedy, gdy w szkole są dzieci niepełnosprawne. Aha. Niepełnosprawne w czytaniu, w liczeniu, tak, w pisaniu, tak, w ogóle pełne niesprawności. Dyslekcja. Tak, niepełnosprawności, tylko etykiety, prawda, to jest właśnie ważne, bo taki nauczyciel, prawda, który nie będzie miał takich dzieci, będzie kiepskim nauczycielem w środowisku. Dlatego, że z jego środowiska, z jego klasy nie pójdą na korepetycje dzieci. No bo jak dobrze nauczył, wszystko potrafią, to po co korepetycje, pytam się dziecku. Aha. Tylko te dzieci, które mają niepowodzenia. Wobec tego muszą takie dzieci się znaleźć. No tak, a propos korepetycji, to ja słyszałem, że wielu nauczycieli więcej ma z korepetycji niż z pensji nauczycielskiej. Czy to prawda? Ja akurat tego nie badam, ale kiedyś pamiętam w polityce, był artykuł, w którym podliczano, ile to pieniędzy, przecież to są czarne pieniądze. No, szara strefa, szara strefa. Ta szara strefa, tak, gdzie wyliczano, że to ponad 50 miliardów złotych, prawda, to są te pieniądze, które krążą z kieszeni do kieszeni. I to prywatnie. Tak. No. Więc jeśli tak będzie, że ten nauczyciel do tej biednej pensji musi dorobić
poprzez właśnie korepetycję. Drugą pensję. To albo więc... musi być dziecko, prawda, które jest niepełnosprawne, bo to dziecko musi być wysłane na te korepetycje. No niekoniecznie, może to być dziecko źle kształcone na... w szkole, po prostu nie, niewłaściwie kształcone i przez to nie docierają do tego młodego człowieka ci nauczyciele i przez to on musi te korepetycje brać, bo ten nauczyciel, który jest no, etatowo zatrudniony w szkole, on niewłaściwie spełnia swoją funkcję. O, tu, ale on dobrze spełnia dla koleżanki, bo przecież sam nie weźmie może tego dziecka na korepetycje, bo zdarzają się takie sytuacje. Mm. Ale powie tej matce, no bo matka z mak, kto by mógł pomóc, prawda? Kto by mógł no takim właśnie dzieckiem się zająć? No wie pani, no ciężko tu będzie, ale porozmawiam z koleżanką. Aha. Koleżanka. No i to wzajemne usługi się po prostu. Koleżanka z kolei poleca jego. No, a na wymianę. No dokładnie tak ten mechanizm wygląda. Więc mamy korepetycje, a poradnictwo z czego żyje? Zawodowe też. No zawodowe, ale myślę tutaj o poradnictwie tym psychologiczno-pedagogicznym. No, tam gdzie są wysyłane dzieci, które mają trudności z czytaniem i z pisaniem, to do poradni, prawda, chodzą. Psychologiczne. Zaburzenia logopedyczne, prawda, do poradni, a gdzie psychologiczne, no, tak, to tam do poradni. No, no ostatnio mieliśmy czego taki... żyją, tak? No tak, ale ostatnio mieliśmy taki ciężki przypadek, gdzie dzieci na ulicy kopały koleżankę. Widział pan, wie pan o co chodzi. I też no, dyrekcja szkoły powiedziała, chciała sobie umyć ręce, że to nie jest jej rola. Chociaż było to zgłaszane, że ta dziewczyna już jest prześladowana przez internet, przez jakieś koleżanki z innej szkoły. A natomiast dyrekcja szkoły nie chce odpowiadać za tym, co się dzieje poza szkołą, ale też to ma wpływ wykształcenie i kształcenie, właściwe zachowanie się pedagogów na takie rzeczy. Prawda? Tak, szkoła musi być tą placówką, która odpowiada, prawda? Ja mówię, w szkole musi pracować nauczycielka, która jest taką szkolną mamą, prawda? Czyli taką osobą, do której zwracają się uczniowie, dzieci z prośbą o pomoc. Wszystkie problemy. A nie unikają, prawda? A nie się boją, prawda, tych kontaktów. Także jeśli wykształcimy odpowiednich nauczycieli nauczania początkowego, zmienimy również kształcenie nauczycieli przedmiotów, prawda? A więc języka polskiego, matematyki, potem chemii, fizyki i wiele innych, geografii, to będziemy mieli taką oświatę, jaka jest w Finlandii. Przecież my nie musimy sami wymyślać. My mamy obok nas, niedaleko. U sąsiadów. U sąsiadów. Rozwiązania, gdzie kolejka do zawodu nauczycielskiego jest bardzo długa, a nauczyciele nie zarabiają jakichś szczególnych pieniędzy. Ale selekcja jest. A selekcja jest i chęć do bycia nauczycielem jest tam ogromna. Prestiż tego nauczyciela musi być taki, jak był kiedyś przed wojną. Gdy nauczyciel szedł ulicą, to cała ulica się jemu kłaniała. Nie dlatego, że się bali tego nauczyciela. Że on ich nauczył. Autorytet. On ich nauczał. Tak. A dzisiaj, proszę, to urzędowo, proszę pana profesora, zawarowali, że nauczyciel to jest urzędnik państwowy i w ten sposób chcą mu zrobić autorytet. No chyba nie tędy droga, a jak widziałem kiedyś na jakimś filmie, że w szkole zakładali kosz na śmieci nauczyciela. Tak. No takie autorytety mamy dzisiaj w szkole. Tak, ale też ten nauczyciel to sobie na to pozwolił. Jest bardzo mocno skrępowany. On nie wie, czy on może użyć ręki, ten kosz wyszarpać, prawda? Czy no ale kto go tak związał? Kto go tak związał? Przepisy. Postępowania, prawda, które są. Przecież on uderzył ucznia, on molestuje, on... Proszę pan, dotknąć nie można dzisiaj dziecka, prawda? Może pan być posądzony o to, że pan właśnie molestuje dzieci. O pedofilii, o różne rekrutacje. Proszę pana, jeśli nauczycielom się zwiąże ręce, niech pan sobie wyobraża gospodarza, który wykonuje prace polowe różnego rodzaju i tak dalej, mają związane ręce. No to jak ma pracować? Jak możesz pracować? Tak samo tu. Jeśli się obwaruje różnego rodzaju przepisami, to ten nauczyciel w końcu nie czyta tego wszystkiego, ale jedno wie. Nic nie rób. Najlepiej nic nie rób, prawda? Nie wychodź. Tak samo ta szkoła, prawda, która tam mnie poleciała za tą dziewczynką, prawda, i nie obroniła, tylko aha, to jest poza naszymi murami. To nas już my nie musimy, lepiej nie idźmy tam, bo jeszcze nas potem będą ciągać po sądach, prawda, i będziemy musieli dopowiadać, bośmy tam byli, bośmy tam widzieli. Dobra. A może myśmy sprowokowali to. Dobra, panie profesorze, no, ten temat już mamy za sobą. Przejdźmy do tematu firmy Glotis Polo. Od którego roku ona działa i co ona tak naprawdę robi, w czym w tej logopedii, bo tutaj ta półka jest w tej firmie najważniejsza. Czym może się pana firma ma pochwalić, jakimi osiągnięciami i co robi dzisiaj?
No, wypracowaliśmy wszystko sami, taka jest prawda. Nikogo pieniędzy nie braliśmy, więc to, co mamy, ten majątek, który zgromadziliśmy, te zasoby, które mamy, są wypracowane w ciężkiej pracy. A od którego roku działamy? Firma została założona w 1992 roku, więc od razu, jak tylko pojawia się kapitalizm, to uważałem, że należy firmie. Został pan kapitalistą. Tak jest, bo łatwiej jest decydować, prawda, o tym, jak pewne rzeczy mają wyglądać, gdy się samemu decyduje, niż gdy się kogoś, prawda, wykorzystuje i komuś się próbuje to wszystko wytłumaczyć, i żeby zrobił, żeby wykonał. Także od 1992 roku, a ja problematyką tą zajmuję się od 14 roku życia, także to jest już ponad 60 lat. Prawda? Czyli jest pan specjalistą. Bo skończyłem liceum pedagogiczne, byłem nauczycielem nauczania początkowego i pracowałem w szkole. Na Kaszubach, w Anglikowicach, proszę pana. To pan też Kaszub? Nie, jestem z Kociewia. Kociewiak, a tak. No to inny region, ale to też podobnie. No, regionalizm. Tak. Przyznam tak. się panu, że ja, ponieważ moja żona też kociewianka tak. była, więc zapisałem się do kociewiaków i nawet jeździłem tam na różne spotkania. Kociewiaków. Tak, no, nawet w Oliwie jest takie koło kociewiaków. Tak, to się cieszy ogromnie. Ja już nie mam.